Jak utrzymać obecne tempo rozwoju? To pytanie zadaliśmy sobie podczas debaty Rzeczpospolitej w odniesieniu do branży, która przeżywa w tej chwili rozkwit. To jest branża kurierska, branża różnego rodzaju przesyłek i branża transportowa. Ale co będzie po pandemii? Jaki los czeka tę bardzo w tej chwili rozwijającą się branżę? Czy to tempo rozwoju zostanie utrzymane? Czy w momencie, kiedy wrócimy do normalności, tę branżę mogą czekać kłopoty? Branża kurierska w czasie pandemii weszła na przyspieszoną ścieżkę wzrostu. Wyniki ekonomiczne są zadowalające. Nie powinny one jednak przysłaniać perspektywy zgromadzenia środków poszukiwania rozwiązań na czas popandemiczny, kiedy te sprzyjające okoliczności się zakończą i kiedy trzeba będzie sprostać innym ekologicznym, cyfrowym i pozostałym rozwiązaniom cywilizacyjnym, którym musi sprostać transport. Branża ma oczywiście szansę, bo udział e-commerce będzie coraz większy w rozwiniętych gospodarkach. Natomiast jaka to będzie przyszłość, to zależy od mądrości i świadomości osób działających w wielu branżach, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, branża kurierska, transportowa pełni funkcję usługową. Także nasza przyszłość to jest konglomerat decyzji wielu osób i zachowań wielu osób z dzisiaj, no i z najbliższej przyszłości. Sektor transportu, spedycji i logistyki stoi przed wyzwaniami, których nie było w minionych 30 latach. Wynika to z faktu, że podstawowa gałąź transportu, transport drogowy, stoi przed niezwykle trudnymi wyzwaniami związanymi z transformacją klimatyczno-energetyczną. W tej gałęzi transportu nie mamy jeszcze przygotowanego żadnego rozwiązania, które zaspokajałoby potrzebę redukcji emisji zarówno zanieczyszczeń, jak i gazów cieplarnianych i które mogłoby być wprowadzone na masową skalę w najbliższym czasie. To oznacza, że kłopot stoi nie tylko przed tą branżą, ale przede wszystkim przed jej użytkownikami, ponieważ cała gospodarka, a także konsumenci korzystają w sposób masowy właśnie z tej gałęzi transportu lub z motoryzacji indywidualnej. Pandemia koronawirusa wywróciła nasze życie do góry nogami. Natomiast sektor logistyczny, sektor przesyłek kurierskich i ekspresowych pokazał, że nawet w tych dramatycznych warunkach można osiągać wyniki finansowe, realizując zapotrzebowanie i spełniając oczekiwania konsumentów, odbiorców końcowych. Miejmy nadzieję, że te dwa elementy uda się utrzymać również wtedy, kiedy pandemia się wreszcie zakończy i kiedy wszyscy będziemy mogli wrócić do normalności. Natomiast będzie to wymagało współpracy zarówno między uczestnikami łańcucha dostaw, jak i zmiany świadomości odbiorców końcowych.